Kolejki nie ma. I to oznacza, że interes idzie bardzo dobrze. Tak dobrze, że w kilka godzin maszyna do nabijania gilz papierosowych nabiła ich tyle, że skończył się tytoń, który miał wystarczyć na tydzień. I teraz właściciele i klienci czekają na dostawę. Bo tytoń musi być specjalny, mokry, w liściach. O tym dlaczego za chwilę. Teraz Dagmara Mela zademonstruje, jak to działa. Wrzuca tutaj tytoń do bębna. Ten tytoń się mieli, suszy. No i klient sobie tu siedzi. O, tak sobie siedzi. I tędy po prostu wyskakują mu już zrobione papierosy. 5 złotych za paczkę. Jest oczywiście słowo klucz. I tym słowem jest dzierżawa. Dzierżawicie tę maszynę. Tak, dzierżawimy. Oczywiście, klient sam sobie robi, wydzierżawiamy maszynę, wtedy jest jego tak jakby... No, wydzierżawię, a potem wypalę i przyjdę jeszcze raz. Bo nie ma tytoniu, to i nie ma kolejki, ale jutro to nie wiem, chyba będzie na pół hali. Kiedy jest tytoń, to kolejka sięga przynajmniej do tego stoiska z kapciami. My też wszyscy tu skorzystamy, na pewno. I pijawki cieszą się coraz większym powodzeniem. Jeżeli ktoś przyjdzie po papieroski, to przy okazji zobaczy co? A na pyszne kiełbaski, a tu pijawki. Ministerstwo Finansów bacznie obserwuje to ciekawe zjawisko. Już kilkadziesiąt takich maszyn stoi w Polsce. Obojętnie, czy jest to susz tytoniowy, czy jest to papieros gotowy, to tytoń ogólnie podlega podatkowi akcyzowemu. Nie. Otóż nie do końca, bo to nie jest susz, to mokry tytoń. Rzeczywiście, takie liście. I sądy potwierdzają, że akcyza mokrego nie dotyczy. Przekonują ci, którzy ubijają tytoń w gilzy. Maszyna suszy mokry tytoń. Mieli, tnie i nabija. I dzierżawca płaci 5 zł za dzierżawę. Akcyzy nie płaci. Projektując przepisy prawa, oczywiście zastanawiamy się nad tym, jak daleko je uściślić, aby sytuacja prawna danych przedsiębiorców była jasna, żeby nie opowiadali nam w przyszłości, że na przykład kawa z mlekiem to napój mleczny, a nie kawa. Kto sprzedawał kawę z mlekiem jako napój mleczny, ten płacił o kilkanaście punktów procentowych mniejszy VAT. I tak przepis za przepisem. Ministerstwo precyzuje, że kawa to jednak kawa, że samochód z kratką to nie jest ciężarówka. Że jak się włoży mały sejf do ekskluzywnego samochodu, to to nie jest bankowóz. Mali przedsiębiorcy muszą wykazać się własną wyobraźnią i spostrzegawczością, jeżeli chodzi o szczeliny w systemie. Natomiast duże korporacje w Polsce mają armię doradców podatkowych i prawników. Efektywny CIT od dużych korporacji jest na poziomie dziesiątek setnych procent.